Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Zobaczcie, kupujemy nową furę, tym razem będzie to Mazda RX-7 Spirit R. Będziemy potrzebowali tego samochodu do nowych zawodów, jakże, ale będziemy też potrzebować do specjalnego zadania napad na autostradzie. Właściwie nie wiem, czy ten samochód konkretnie będzie nam potrzebny, czy dostaniemy jakiś specjalnie na tą misję, ale już kupiłem i trochę nim na pewno pojeździmy, parę wyścigów do zrobienia nim mamy. Pięknie wygląda, posłuchajmy jak brzmi. Bardzo ładnie. Tak porównując do Forza Horizon, do Forza Horizon 4, jest to istny dźwiękowy majstersztyk. Naprawdę. Bo w Forza Horizon 4, w mojej ulubionej wyścigówce, niestety, ale silniki Wankla, jaki jest zainstalowany w tej Mazdzie RX-7, brzmią okropnie. Brzmią koszmarnie, nie da się tego słuchać, naprawdę. Dobrze, wiecie co? My się przeniesiemy teraz do garażu i stuningujemy trochę tą Madziusię. Przy okazji pojawiła nam się opcja, aby odbudować Nissana Fairlady i teraz mamy możliwość wyboru, do czego my tego Nissana chcemy zrobić. Możemy zrobić pod ucieczkę, pod teren czy pod drift. Nie wiem, szczerze mówiąc. Szkoda, że to jest taki jednorazowy wybór, że na przykład wybierzemy sobie teraz i będziemy mogli później zmienić. Szkoda, że tego nie ma. Musimy wybrać i już do końca gry ten akurat samochód będzie musiał być pod którąś z tych dyscyplin. To mnie trochę boli, no. Ale wiecie co, tym razem zrobię ten samochód pod teren. Kiedyś się zrobiłem ten samochód pod drift, a teraz sobie zrobię pod teren. A co? Okej. Okay. Nie, my będziemy teraz czymś innym jeździć. My musimy tutaj, RX-7. Nie będziemy teraz Fairlady się bawić, musimy RX-7 przerobić. To jest piękne auto, zobaczcie, spójrzcie jak ono wygląda. O tak. Dobra, co możemy tutaj... Ej, to chyba... Wydaje mi się, że to będzie wrak do odnalezienia. Co? Nie. A ja sobie go kupiłem. No i co tam? Zobaczcie, to na pewno będzie wrak, bo tu nawet mamy taką wrakową maskę do tego auta. Ale to co tam? Ja sobie kupiłem i już. No, trudno. Dobra, tu możemy sobie reflektory... O, nie. No, później ten samochód jak będziemy szukać, no to najwyżej po prostu nie będziemy go szukać. a co my tu możemy zrobić? What? Jaki kosmos. Ale tył jest taki paskudny, nie? A nie ma czegoś takiego bardziej... Znaczy tak, podobają mi się te dodatkowe światła z przodu. To jest chyba standardowo zresztą do tego auta. To mi się to podoba. No, dajmy sobie. Nie chcę robić takiego hardkorowego tuningu. Takiego... Brzydko to wygląda, no. Dajmy sobie coś takiego. To będzie nasze takie fajne auto do ścigania się, do wyścigów. Proszę bardzo, błotniki. Rocket Bunny i możemy mieć... Tamte hardkorowe, ale właśnie ciekawe, jakie będą tutaj najlepiej pasować. Czy takie, czy w ogóle może nie dawać poszerzenia? Te Rocket Bunny wyglądają dobrze. Zobaczymy, jak będzie z tyłu to wyglądać. Do sterka, o nie, zostawiamy. Tutaj możemy dać jeszcze inne progi. Co, zrobimy Rocketa chyba, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać finalnie. Rocket Bunny. Okej, okay. Z tyłu nam się poszerza dość mocno i chyba faktycznie ten rocket wygląda najlepiej. Tylne koła tutaj... Co? Nie możemy wymienić... Nie możemy wymienić felg? Niemożliwe. Tak, chcę wymienić karty speed. Ja, tylko opony można pozmieniać. O nie, jeszcze źle, nie fajnie się zmieniają. Ach. Czekaj, co my musimy zrobić tutaj? Wymienić karty speed. Nie wiem o co chodzi. Trzeba to odblokować. No nie mogę mieć standardowych felg w tym samochodzie. O co chodzi? Ej, musimy to zrobić koniecznie.
Dobra, z tyłu zderzak mamy sobie taki. Ja zostawię standardowy, bo on mi się podoba. No nie, przejedź łącznie 250. Ej, tu mi niewiele brakuje, zobaczcie. 246 km mam przejechanych. Klapa bagażnika, możemy dać tą. I możemy dać spoiler inny. To będzie wyścigówka. Fajnie by był może taki bardziej subtelny spoiler, nie taki wielki, do czego on właściwie, nie? Zostawimy chyba standardowy. Tak myślę, że będzie najlepiej. System audio nawet nie instaluje, nie wiem do czego to jest, nie wiem co to robi. I zobaczcie teraz. O, myślałem, że mocniej siądzie. Dobra, to teraz trzeba jeszcze pneumatykę dorzucić do tego, proszę bardzo. I jeszcze malowanko. Tu mamy takie bardzo fajne malowanie Pikachu. Ładnie to wygląda. I tu mamy coś ciekawego. Uuu, tu się ktoś naprawdę postarał. Tu mamy coś tak... O, to jest coś z czerwonym albo różowym akcentem. To wygląda dobrze. To wygląda dobrze. Nie chcę takiego driftowego malowania dawać do tego samochodu, bo no, to nie będzie driftować, to się będzie po prostu ścigać. Dobrze, no to mamy maździochę. Ekstra, czyli to jest... Kurde, te felgi, jak je zdobyć? Jak zdobyć tą modyfikację felg? Czekaj, co tu trzeba było zrobić? Wymień kartę speed. Wymienić... A, wiem o co chodzi! Dobrze, zaraz to zrobimy. Wiem co... Będziemy musieli wrócić do garażu. Karty speed za... Wymianę dostaniemy, dobra, jasne, musimy to i tak zrobić, więc super. I moi drodzy, najważniejsza rzecz, czyli chowają się światełka, pięknie się obniża, idealnie do zdjęć, co nie? Zobaczcie, super. Dobra, jedziemy do tuningowni, bo musimy sobie samochód stuningować. Zaskoczę was, musimy sobie ulepszyć tu części. Patrzcie jak, ej, spoko wystają te koła z boku. Nie? Tak myślałem, że to będzie za szeroko trochę, ale jest okej, no nie chcę robić tutaj negatywu jakiegoś w tym samochodzie, myślę, że to jest niepotrzebne. Musimy zmienić te paskudne felgi, moi drodzy, bo to wygląda źle. I tak, robimy sobie wymiany, bierzemy sobie głowicę, cyk. O, czekaj, źle kliknąłem. Najpierw sobie trzeba kupować części, a potem dopiero robić wymiany. Dlatego, że zwiększamy poziom tych części, i potem losują nam się automatycznie trochę lepsze. Więc tak, wchodzimy sobie tutaj, kupujemy jakieś tam części, pyk. Już będziemy mieli piąty poziom, nie wiem jakie tutaj są. Aha, czwarty poziom to jest normalnie dla tego samochodu. Tak, pojawiła się informacja, że odblokowaliśmy modyfikowanie felg, całe szczęście. Samochód wrzuciłem do wyższej klasy. Po prostu ma 202 punkty na statystyce. Nie jest to jakoś dużo, ale nie jest też mało i powinno nam wystarczyć do różnych pojedynków. Tak. Co musimy tu jeszcze odblokować? Zdobądź w trzech strefach driftu dwie gwiazdki. Okej. Dobra, zmieniamy te felgi. Słuchajcie, możemy dobrać sobie felgi takie, jakie chcemy. Tak jest. Brakuje mi tutaj opcji, żebyśmy mogli sobie zastosować takie same felgi z tyłu, że jak kupujesz te felgi do przodu, żeby była opcja, daj takie same felgi do tyłu. To by było ekstra, trochę mi tego brakuje. O, tu coś takiego mamy ciekawego. Podoba mi się. Pyk, ale patrzcie teraz. Zwiększamy cal. Proszę bardzo, jak super. Kolor bazowy lakieru, kolor wykończenia, tutaj możemy sobie to zmieniać. O tak, czerwone. Czekaj, czekaj, zastosuj dla wszystkich felg. Proszę bardzo. No i niestety nie mamy takiej opcji, nie? Żeby tutaj od razu zrobić z tyłu takie same. Trzeba tak mniej więcej zapamiętać, jakie felgi mieliśmy z przodu, albo dobrać po prostu na oko. Wow, ale tu są szerokie felgi z tyłu. Zobaczcie, jak głęboko siada ta felga. Proszę bardzo i dobieramy takie same chcę mieć tutaj. To było? Chyba to. Mam nadzieję, wygląda podobnie, nie? Zwiększamy sobie, o tak, teraz to będzie wyglądać ślicznie. To będzie wyglądać ślicznie. Dobra, wyjeżdżamy z garażu. Zobaczcie na to, hops. Kurde, pięknie to wygląda w trybie zdjęciowym. Tak z dobre 5 minut już sobie tutaj siedzę i po prostu stukam te zdjęcia jedno po drugim. Super, to jest po prostu to, co najbardziej lubię w motoryzacji. Furę mamy gotową, możemy iść na misję. Schuler ma zamiar odzyskać hipersamochód, który ukradła mu Navarro i pokrzyżować plany familii co do Silver Rock.
Spotkaj się z nimi, przygotuj do akcji. Oh yeah. Dobra, startujemy misję. Jesteś dobrze, słuchaj. Familia organizuje konwoje wjeżdżające do miasta. W następnym będzie mój Koenigsegg z paroma dodatkami. Ty i twoi ludzie odzyskacie go, okej? Okay? Czemu niby mamy to zrobić? Po pierwsze, jesteście mi to winni. Po drugie, Raf będzie mógł zajrzeć pod maskę, zanim dostarczycie wóz. Więcej nie potrzebuję. Wchodzimy w to. Dobrze. Więc będziecie musieli... Będziemy musieli co? W ciągu 2 godzin wywożą Koenigsegga za granicę miasta. Łapiemy ich i zgarniamy ładunek. Będzie jechać w konwoju. Jakiś pomysł? Szybka akcja. Podrzućcie mnie do ciężarówki i ja zajmę się resztą. Raf, ten Mustang nadaje się już do ucieczek? Tak, pancerz jest gotowy tak jak chciałaś. Może przyjąć na siebie nie jeden cios. Świetnie. Mac, przygotowaliście z Rafem tego drona? Będę oczami na niebie. Dobra, pokażmy familii, że wróciliśmy. Drony, Mustangi. O tak. No to capnijmy sobie hiperwóz. Dron jest online, szukam konwoju. Jedźcie jak najszybciej do ustalonego punktu. Nie wiem, co Raf zrobił z tym Mustangiem, ale wydaje się ciężki i gotowy na przyjęcie paru uderzeń. Dobra, Taj, pamiętaj. Konwój familii będzie chroniony przez wozy prewencyjne, więc najpierw zajmiemy się nimi. Dowieź mnie do ciężarówki, nim dotrze do tunelu Ember Valley i będzie w porządku. Obserwacja powietrzna będzie odcięta w tunelu. Idealny moment na szybką akcję. Plan bez wad. Z zewnątrz ten Mustang wygląda... Poszło nie tak, improwizacja, co nie? To nie będzie konieczne. Mac, od kiedy znasz Jazz? Przecież zawsze ma plan B. I plan C. I plan D. I plan E. Wszystko się zgadza. Ten Mustang w ogóle powinien mieć jakiś zderzak albo jakieś zabezpieczenie z boku, jakieś rury w środku, nie? Nic takiego tu nie widać. A tak serio, chcę wam pomóc dostać się na gonitwę, ale to wszystko. Aha. Mówię poważnie. Jasna sprawa, Jess. Co my tu jedziemy? Tak, musimy jechać jak najszybciej, no to na skróty. Ja nie pamiętam, żebyśmy tu jechali kiedyś, jak grałem pierwszy raz. No dobra, zobaczymy, co tutaj będzie. Teraz jesteśmy tutaj. Na miejscu. Okej. Widzę ich. Ciężarówka jest już prawie na miejscu. Mają wsparcie. Spoko. Super ta fura jest, nie? RTR. No to jazda. No fajnie dźwięk odzorowali nawet. Ekstra. Podjedź do ciężarówki, zanim dotrze do tunelu. Familia nie dopuści nas do ciężarówki. Musimy pozbyć się samochodów. Z przyjemnością. Twardziochy. No kurde. Próbuję zrobić manewr chip i nie dla rady, no. Oni tak jakby dokładnie przede mną się trzymali. Dobra, jeden jest. Musimy ich po prostu w tył uderzyć po temacie. Zwróćcie teraz uwagę na ciężarówkę, jak ona na zakrętach na bocznych kołach będzie jechać. Zwróćcie na to uwagę, to jest najlepsze w tej misji. Ostatni wóz nie pozwoli ci podjechać do ciężarówki. Musisz się go pozbyć. Czekajcie. Tylko mnie podwij. A nie, tu już jest tunel, dobra, bo był tam taki moment. Możecie sobie cofnąć film, zobaczycie, że ona. Oj, po BMW! Kurde, taka fajna BMW-ka tam była. Musiałem przyhamować. Dorwiemy go. Okej. Co do cholery? Gość postradał zmysły! Dzieje się tu coś poważniejszego. Familia nie posunęłaby się do tego dla jednego wozu. Co robimy? Nowy plan, zapomnijmy o tunelu. Dorwiemy ją, zanim dotrze do miasta. Czy wy to też widzicie? Widzimy i czujemy. Z
wsparcie! Mają wsparcie! Widzę ich! Dobra, co robimy? Taranujemy tych z tyłu? No, oni już mnie dogonili, kurde! Bam! O nie, beczki, trzeba uważać na beczki. Znaczy, mi one chyba nic nie zrobią, nie? Jestem niezniszczalny, mam ulepszonego Mustanga, uzbrojonego. Ci są otwarci! O, już chyba nie. Jeszcze jedni są. Dobrze, damy radę. To są BMW X6? Damy radę. Fajnie te BMW-ki wyglądają, nie? Weźmiemy sobie może na offroady. No dalej, pozbądź się ich, Tyler. Ej ludzie, gliniarze się zrobili gadatliwi. Zwróciliśmy na siebie uwagę. Więc musimy się mocno sprężyć. W taksówkarza przywaliłem, kurde. Trzeba będzie zderzak do wymiany dać. Cała dniówka w cholerę. Jeszcze jeden. No i pięknie. Dobra, jedziemy po tę ciężarówkę. Wykończ go. Czas to wreszcie zakończyć. Musimy tam wjechać do środka? Tak, czas na ciężarówkę. Dobra, widać tą regerę tam w środku? Wiecie, kolekcjoner... Chyba nie, a nie, coś jest. Haha, odwet! Nie dasz rady dostać się na tył. Jak jest plan, Jess? Jeszcze nie wiem, podjedź bliżej. No próbuję, ale ta ciężarówka jedzie ponad 200 na godzinę. Mam pewien naprawdę chory pomysł. Mac? Drabinka z boku, możesz podejść od prawej. Dobra, Kai? Jadę na miejsce. Thai, jak po tajsku. Poczekaj. No jak tu sprzeciwka auta, ej. Gościu. A, spoko. Zniknęły, jest kit. No jak nie trzęść, jadę autem 200 na godzinę. O, Infinity. Koła się palą. Co ta ciężarówka robi? Jest. I to się nazywa przyspieszenie, nie? No jasne. I o to właśnie chodzi. Dobra robota. Ale ta regera jest boska. Widzimy się na miejscu. Mustang jest spalony. Załatwię go i dojadę później. Jess? Co? A, dobra. Na pewno sobie poradzisz? W tym wozie? Nigdy nie nadążał. No, to jest potwór. Jak się prowadzi? Znasz uczucie, kiedy wciskasz gaz, a silnik mruczy, budząc się do życia? Oda! No właśnie, tylko ten nie przestaje. Jaja sobie robisz? Jesteś już w połowie drogi na lotnisko? Lubię ten wóz. Tak, myślę, że nie ma takiej drogi, gdzie ta fura mogłaby się normalnie rozpędzić. Kurczę, ale fart! Akurat policja wjechała w tam, gdzie ja miałem uderzyć. Kurde, przyfarciłem. Spoko jest to uczucie, nie? Że... Znaczy, podejrzewam, że jest spoko to uczucie, gdy masz tylko jeden bieg w samochodzie i ten silnik, wiesz, wchodzi na obroty i nie przełącza się żaden... Wiesz, nie masz żadnego laga na przełączeniu biegu. Ciężko to... Czemu ja nigdy nie jeżdżę takimi brykami? Szkoda... Ciężko to zrozumieć nawet. Czysta moc! Jedź nim do garażu. Czas, żebym zajrzał pod maskę. I sprawdził, co takiego ciekawego kryje w środku, zanim oddamy go Wayrowi. No, pewnie silnik. Misja wykonana, napad na autostradzie. Lotus! Czuję, że to może być moje kolejne G-Wagon. I to wszystko, okej. Zatem straciłaś samochód. Taka wpadka nie może się powtórzyć. Znajdę tego, kto to zrobił. Możesz być tego pewien. Moi inwestorzy się niepokoją. Wyciągnąłem cię z bario, bo myślałem, że sobie poradzisz. Poradzę. Mam nadzieję. To, co było tam pod maską, jest warte więcej niż twoje życie. Lepiej, żebyś to nie był ty, Morgan. Oj. Nie grąź. Tą pejdynkę też chcę. Dobra. Na razie mamy Mazdę. Tyler, moi ludzie odebrali regerę. Miller strzeniła geometrię kół i klocki, ale tym razem jej to daruje.
Wspaniałomyślne. No nie, słuchaj, musimy się spotkać. Co, teraz? Tak, teraz. Spotkajmy się w centrum, u mnie, Casino Elysium, na zapleczu. Okej. Tu raz. Chcę, by Mac coś dla mnie odebrał. Nie będzie narzekał. Daj mu o tym znać. Okej, mamy jakąś misję od mechanika dla Rava. Na razie pojadę się spotkać z Schulerem. Ma dla nas jakąś chyba robótkę albo coś takiego. To jest w ogóle nasz taki kumpel. To jest dziwne, bo żeśmy przecież od niego ukradli auto wcześniej, no nie? Nie wiem, czemu on nas lubi właściwie. Ale widocznie do czegoś mu jesteśmy potrzebni. Odblokowała nam się modyfikacja tylnych reflektorów. Za coś? Chyba po prostu, no tak, za ilość przejechanych kilometrów, zdaje się. No dobra, to w takim razie będziemy mogli do najbliższego garażu podjechać sobie i to przerobić później. Schuler mówi, że ma auto. Dobrze, lepiej, żeby miał dobrą ekipę, jeśli chce zrobić z niego coś sensownego. Ty nie dałbyś rady? Nie, sterownik wtrysku jest robiony na zamówienie i zabezpieczony przed majstrowaniem. O. Nie widziałem takiego od czasu Singapuru. Tylko co familia robi z taką technologią? Nie mam pojęcia. Ale miejcie oczy szeroko otwarte. Od czasu Singapuru. Po prostu zadzwoniliby do Koenigsegga, powiedzieliby: damy wam $500 000, a wy dacie nam nowy system wtryskowy. Co wy na to? No, tylko tyle trzeba do tego. A nie, tu jakieś wypadki na autostradzie, jakieś ciężarówki, jakieś przechwycenie, jakieś wyścigi. Jeszcze się cała fabuła z tego ułożyła. A to wystarczy zadzwonić do Koenigsegga, do Szwecji i powiedzieć: ej, siema, taki łysy pan jest prezesem tego Koenigsegga. Zadzwonić do tego łysego, takiego przytuszy pana i powiedzieć mu: no, jest taka i taka sprawa. Myślę, że by ogarnął temat. Hej, Tyler, kawał dobrej roboty z konwojem. A wiesz, jak trudno mi zaimponować? No... To niemożliwe. Postawiłem na was dużą kasę. Zaimponowałeś mi, a wręcz zainspirowałeś. Do czego? Twoja ekipa musi wygrać Ligi Driftu i Draga. W drifcie rządzi zablokowany drążek, a w dragu klub zamieszek. Pokonajcie ich szefów, a zbliżycie się do udziału w gonitwie banitów. Dacie sobie z tym radę, dzieciaki? A, i przekaż swojej przyjaciółce Miller, że jeden gość ma dla niej roboty. Trzeba przewieźć jakiegoś VIP-a. Prześlę szczegóły, może być? No, to nie coś, co... Zuch, chłopak! Nara! Z klubem zamieszek i zablokowanym drążkiem. To czas poszukać jakiegoś dobrego dragstera. Daj znać, jak już znajdziesz, to przy nim podłubiemy. A co z tobą, Mac? Sam kupię i przygotuję wóz. Dzięki. Pora się trochę poślizgać. Jess, Schuler nagrał ci jakąś robotę. Powinnaś mieć info. Naprawdę? To ciekawe. Okej, dobra, no każdy będzie miał swoją robótkę, czyli zaczynamy bawić się trochę więcej w mieście. Tak jak wam mówiłem, te wraki, co my tutaj szukamy, je można przystosować do draga. Niekoniecznie trzeba kupować samochody z salonu samochodowego, ale zobaczcie na stan mojego konta. Myślę, że warto sobie kupić coś na draga. Do tego jeszcze wrócimy, bo chyba mamy jakieś wyścigi do roboty. Wyczyny, zawody... Nie, czerwone wszystkie mamy chyba porobione. O, to w takim razie, po co ja kupowałem tą Mazdę? Te wszystkie porobione, to wszystko porobione? Bo wygrywałem sobie od... A, tego chyba nie robiłem. Wygląda na to, że już wszystkie wyścigi, te czerwone, żeśmy zrobili. To po co ja kupiłem i wyremontowałem tą Mazdę? Nie no, zrobiłem sobie parę fajnych fotek. Także będzie co na miniaturkę dać. Ale tak, no kurde. I tak będę musiał zaraz kupić nowy samochód i wiecie, stuningować go pod coś. Ja bym chciał sprawdzić tą Mazdę, bo tu mamy w okolicy wyścig. Za 15 tysięcy. Spróbuję sobie tam dojechać i zobaczymy, jak łatwo będzie pokonać tych przeciwników. Driftuj przez 2000 metrów i wygraj wyścig. Powiem wam, że ta Mazda naprawdę dobrze driftuje nawet w trybie wyścigowym. A, to był ten pojedynek! No tak, gdzieś ja już to robiłem. Chociaż sobie o tako przejadę, przetestuję tą Magdę, no nie spojrzałem nawet, jakie mam wyścigi do robienia. Wydawało mi się, że trochę jeszcze tych czerwonych jest, a tu okazuje się, że nie. Jeszcze mamy parę przeciwników do pokonania, tam po asfaltach sobie jeżdżą i ja właśnie miałem za słaby samochód, bo ja Defenderem to robiłem wcześniej. I nie udało mi się pokonać paru przeciwników.
Będziemy musieli to zrobić, bo... no bo co, bo będziemy musieli zrobić z tymi klubami takie pojedynki. Więc trzeba tych wszystkich przeciwników z drogi powyzywać, nie? Ej, powiem wam, że tutaj przeciwnik troszeczkę zwiększył poziom, ciężko mi go dogonić. Jasne, moja Mazda nie jest tak przykokrzona tutaj, ma tylko 202 punkty na statystyce, ale i tak ciężko dogonić tą Kassandrę, ona naprawdę daje tutaj po garach. Nie ma żartów. Ja tak sobie jadę na lajcie, myślę, a dobra, podliftuję sobie trochę coś tam, nie, bo tutaj miałem takie wyzwanie. A tu kurde, ona wymiata. Musimy jeszcze pokonać tych przeciwników z tej takiej, z tej ligi tutaj. I powinienem mieć ten ostateczny, kurde, bo ona mnie goni. Nie mogę. O dobra, rozwaliła się. Jeju, ale ty mocna jest. Według rekomendacji mój samochód był daleko, jakby jego statystyka była daleko wyżej niż wymagania, a i tak ciężko było to pokonać. A tu mam kolejnego przeciwnika i to chyba będzie Kassandra, bo ona się tu... Tak, ona tutaj śmiga swoim Porszakiem. Ona była trudna do pokonania, ja próbowałem zrobić Defenderem. A Defender nie jest raczej samochodem... Tak, ona ma 200 punktów w tej karierce. I zobaczcie, ani razu, ja już 3 razy podchodziłem do pojedynku, ani razu nie udało mi się jej pokonać. To jest przeciwnik asfaltowy, więc no muszę mieć tutaj samochód asfaltowy. Wiadomka, czekaj, checkpoint będzie tam. Myślałem, że tu mogę sobie skrócić, ale jak nie zaliczysz checkpointu, no to ze skracania nici, prawda? Tam był dosyć taki mocny skrót. I Kassandra ma 200 punktów na statystyce, więc teraz ja już wiem, dlaczego mi było tak trudno na tamtym wyścigu. Ja mi tam pokazywało tak 180 punktów, jakby zalecana... zalecana punktacja samochodu. To się okazuje, że on ma dużo lepszy samochód, nie wiem, może coś źle spojrzałem. Dobra, ale musimy ją pokonać 3 razy, żeby zaliczyć Kassandrę. Dziwnie to zabrzmiało, ale wiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, żeby ją pokonać 3 razy, żeby to było odhaczone. I potem musimy jeszcze chyba offroadowego jakiegoś przeciwnika pokonać i jeszcze przeciwnika... w sumie, nie wiem, samolotowego. Zobaczymy, tam jeszcze chyba 2 mi zostało do rozwalenia. Trzeba tak, oddalić się na... jak najdalej oczywiście. I zdobyć 100 punktów na prowadzeniu, nie? Jak zdobędziemy sobie 100 punktów, no to chyba pojedynek się automatycznie kończy. Już mam 86, 88, 90. Zostało 10 punktów i... tak, trasa łącznie liczy 12 km tam ponad? Zobaczcie, ile mam jeszcze do robienia. Tutaj, o ja... Jestem Kajcu. Zapamiętaj to. Kieruję srebrną szóstką. Aha, to jest... okej. Wiecie, o co chodzi, jakby... musimy ich wszystkich pokonać. I te pojedynki nie są jakieś tam bardzo ciekawe, to może parę na odcinkach wam pokażę, większość zrobię może poza odcinkiem, bo to nie jest aż takie interesujące chyba, nie? Gonię teraz jednego z przeciwników, żeby wysłać go na pojedynek. A gdzie on? O, widzę go, dobra. Goniłem go przez te całe góry. Kawał drogi. Dopiero teraz udało mi się go dogonić. Mogłem mu po prostu wyjechać naprzeciw Audi, słuchajcie. Uuu, shit, gościu, patrz, tu ma bardzo wysoki poziom ten koleś. 290 Audi R8 V10 Plus. Oh my god. No, może być ciężko, ale nie ma się co dziwić, on jest z 1% Club. Haha. Próbujemy. Może mi się na zakrętach... Ej, gościu! Może mi się na zakrętach uda, bo kurczę, ta Mazda naprawdę skręca, ale proste należą do Audi, zobacz. Ale poszedł! Tak driftem Audi leci, gościu. Dobra, teraz ja trochę ostro zagram. Dawaj.
Został z tyłu, ej kurde, jak uda mi się go pokonać, będzie super. Ten pojedynek powinien być długi, bo Audi na pewno nie zostanie daleko z tyłu, chyba że się rozwali. Tak jest, moi drodzy, to jest fajne w tym Need for Speedzie, że przeciwnicy, z którymi się ścieramy, też mogą się rozwalić o jakiś samochód ruchu ulicznego. Innymi słowy, popełniają błędy i daje to nam, no mi przynajmniej, dużą satysfakcję, jak widzę, że ktoś tam jedzie z przodu i rozwala się gdzieś tym swoim super samochodem. Ale poszedł teraz! Kurde, gościu! O nie, oddala się. Czekaj, czekaj, rozwali się? Nie. Milimetry dosłownie. Jak ta Mazda ciśnie? Jednak waga robi swoje, nie? Dobra. Zmieściło, ale fajny pojedynek. Shit. Dobra, tam się chyba trochę otarło o ciężarówkę, bo został odrobinę z tyłu, ale słyszę go cały czas. Ja wiem, że on tam mnie obserwuje i czeka na mój jakiś błąd. Najgorzej się rozwalić, wiesz, o jakiś murek albo drzewo czy coś. Wtedy zostajesz po prostu w miejscu. I tamto cię dogania. Kurde. Powinno się udać jakoś. Teraz tu. Dawaj. O nie, będzie autostrady kawałek. 30 punktów, kurde, tu mnie Audi może zrobić. Na prostej, zakręty jednak faktycznie były moje, nie? Zwłaszcza tam, gdzie driftowałem. To jednak Mazda lepiej to sobie poradziła, ale prosta. Muszę tutaj na nitrze i na wszystkim, co mam. Okej, okay. Audi podgania. I... No nie, Masz tupet, rywalizując z moimi kierowcami, robaku. Mam gdzieś, kim jesteś, ale ty powinieneś na mnie uważać. Na Natalię Nową, szefową klubu 1%. Uwierz mi, nie chcesz mnie wyprowadzić z równowagi. Okej, pokonałem słabiutką Mazdą Audi R8. Znaczy słabiutką, to jest dobre auto, tylko wiesz, no w porównaniu do Audi R8, come on. Ho. Także co, zrobiliśmy sobie Mazda R8, Mazda RX7, sorry, i pokonaliśmy nią Audi R8, V10 Plus. V10, słuchaj, 1.3 Wankel kontra V10, 5.2 litra, kosmos, fajna autko. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek, trzymajcie się, hejas.